do Stanów wyjechałaś, jak byłaś dzieckiem, jak miałaś 15 lat, tak, do Nowego Jorku. No właśnie, możesz nam coś o tym opowiedzieć, jak to było? Wyjechałam do Stanów, żeby tańczyć, ponieważ dostałam stypendium do szkoły baletowej School of American Ballet i tam tańczyłam przez 3 lata. Natomiast miałam kontuzję, różne rzeczy się wydarzyły i musiałam zmienić sobie marzenie, tak jak ja zawsze mówię. No i zaczęłam grać. Zaczęłam grać tak naprawdę w Polsce. W małym filmie zagrałam telewizyjnym. Potem pojechałam do szkoły, do East Strasburg Theatre Institute w Nowym Jorku, gdzie studiowałam. Potem się przeniosłam po 6 latach do Los Angeles, bo oczywiście tam mam najwięcej pracy. Ale skończyłaś tą szkołę, tak? Rozumiem. Tak, skończyłam, chociaż ja uważam, że aktor nigdy nie kończę edukacji, więc ja cały czas chodzę na kursy, już takie master courses, także to są kursy dla aktorów profesjonalnych. Profesjonalnych, tak. A powiedz mi, słuchaj, w trakcie, kiedy się uczyłaś się w szkole Lee Strasberga, pracowałaś, zarabiałaś pieniądze, jakoś musiałaś, tak, sobie radzić, tak, to co tak. robiłaś? Znaczy w ogóle, jak ja miałam różne ciekawe prace, jak byłam w Nowym Jorku na samym początku, jak tańczyłam, to też musiałam zarabiać, więc sprzedawałam baterie w Times Square, paluszki. Właśnie, no. Negocjowałam deal. Biznes się kręcił? Biznes się kręcił, jak się okazało, bo wysyłałam ludzi z ulotkami do sklepu, gdzie ja kupowałam te baterie, więc miałam taką negocjowałam z tym panem, który był właścicielem sklepu. Potem sprzedawałam aparaty fotograficzne, więc to jakby rozwinęło Byłaś się. Cały czas w branży. Tak, byłam w branży, tak. Teraz świeczki. Teraz dobrze mi idzie w tym. Zawsze wiem, jak to aktorstwo już tak, się znudzi. To. Ale odważną dziewczyną bardzo jesteś. No bo jestem jednak, żeby odważna. I strzelać, wiesz, baterie, to jednak trzeba mieć dosyć sporą wyobraźnię. Tak, tak. Ja na pewno wyobraźnię mam wielką i też nie boję się rzeczy nowych i uważam, że życie trzeba jakby, tak jak zawsze mówię, jest marzenie, ale różne są drogi do tego marzenia. Iza, zawsze mnie zastanawiała taka rzecz, czy taka dziewczyna jak ty, no ładna, śliczna blondynka, drobna, w subtelnym głosie, może sobie świetnie poradzić w tak brutalnym świecie jak Nowy Jork, no bo umówmy się, to jest świat, to jest demokracja, ale jednak demokracja jest bardzo trudna, bo nie ma tak naprawdę reguły, czy ci się powiedzieć, czy ci się nie powiedzieć. Czy dostawałaś takie propozycje od mężczyzn, które sugerowały jedno, albo teraz pójdziesz ze mną i będziesz miała super karierę, albo będziesz tam sprzedawała oczywiście, te świeczki. To do dzisiaj się wydarza. Znaczy świeczki, przepraszam, baterie. To do dzisiaj się wydarza tak naprawdę. Jak, i co z takimi propozycjami robisz? Tylko ja jestem, ja już szczególnie teraz już jestem osobą dorosłą i jakby pracuję w tym biznesie, więc tak. Ja od razu stawiam pewne warunki. Nie, jak ktoś na przykład teraz jako producent, bo też produkuje filmy, jak ktoś na przykład inwestorzy, widzę, że oni chcą, niby zainwestują w ten film, ale tak naprawdę to tak na chętnie to by poszli. Mają takie na randkę. Szamrane jakieś. Tak, na randkę by poszli, więc ja mówię tak. Nie, to nie jest randka, to jest spotkanie biznesowe. Tak albo nie. I to trzeba bardzo, bardzo być odważnym i nie bać się, jak nie ta osoba, bo jeżeli ta osoba jest tylko tym zainteresowana, to i tak pieniędzy nie jakby nie ale to da. Teraz, a jak byłaś młodsza, potrafiłaś zweryfikować się? Tak, znaczy potrafiłam, bo wiedziałam, co jakby czego chciałam, tylko się bardziej to były, bardziej to emocjonalnie traktowałam i jakby mnie to bolało, że coś takiego istniało. Ale radziłaś sobie z tym. Oczywiście. A możemy sobie jeszcze jedno pytanie przed wprowadzeniem kolejnego tematu, związanego oczywiście z twoją osobą. Czy rozmawia się, powiedz mi, o Alicji Bachledzie-Curuś i rozstaniu z Colinem Farrellem? To znaczy ja... W Stanach oczywiście, bo w Polsce się rozmawia, a w Stanach się rozmawia? To znaczy ja też nawet nie wiedziała, ponieważ ja w ogóle, ja za ciężko pracuję, żeby cokolwiek czytać. Siedzieć gazety. Tak naprawdę, tak, ja naprawdę oprócz świeczek i swojego serialu i filmu, który teraz skończyłam, nic nie widzę, więc no, nawet bym nie no. wiedziała, więc nie, chciałam wam opowiedzieć coś, ale nie mam, tylko życzę jej szczęścia, bo poznałam je. Fantastyczną, właśnie w ogóle życzymy wam szczęścia. Jest świetną dziewczyną, piękną, mądrą, talentowaną i... Naprawdę Polska powinna być dumna bardzo dumna, że mamy taką kwotę. Iza, święta w tym roku spędzasz w Polsce, w Warszawie z rodzicami. W związku z tym postanowiliśmy zaprosić również część twojej rodziny. Tak. Witamy po przerwie w programie Między Kuchnią a Salonem. Iza sobie tutaj podrygiwała, podtańcowała po naszym czasie naszej piosenki. A tak, to fajny rytm jest, to prawda. Natomiast ja nie o rytmie, tylko o pewnej zgubie, moja droga. Tak? No, wiesz, bo myśmy zapowiadali twoją wizytę w naszym programie przez cały tydzień. Była informacja, że będziesz gościem w MKS i oto przyszedł do ciebie pewien prezent od naszych widzów. Tak? Podobno twoja zguba. Pamiętasz? Nie. Kto się boi odpowiedzieć? Zobacz, co jest w środku. Ja też nie wiem, ja wiesz, nie otwierałam, nie wiem, co jest w środku. Wiesz, są...
Jejkuś, coś... przed denominacją, dobrze. O Jezu. Iza. I co? Ty pamiętasz? Coś tak, co? Portfel? To tata, no tak? To tata. Chciała 5 lat temu, albo lepiej, tak? Ale w ogóle co za pomysł? Tak, mamusia wysłała Izę po loda, chciała sobie jak kupić loda i dała właśnie pieniążki do portfela i powiedziała tylko nie zgub, proszę cię, ale nie zgubię. Poszła, wróciła oczywiście bez portfela, bez loda. Mówi, no i co się stało? Ona mówi tak, Słam miałam, słam nie miałam. To jest dyżurna opowieść zawsze naszej rodziny o tym, jak słam miałam. Ale to jest słodko, ona już tak ładnie powiedziała to pewnie. Słam miałam i nie miałam. Zalana łzami. A ile wtedy miała lat? Nie. No, ja wiem, 5, 4. Cztery. To dziecko maleństwo. Trochę jak Zoszka. Czyli wrócił portfel do siebie, wróciła gotówka. Iza, możesz zaszaleć. Ale wiesz, że pieniążki teraz możesz przekazać, zamienić, przekazać dla ubogich.